Jesteśmy obywatelem tego państwa. Jesteśmy społeczeństwem tego państwa i jego suwerenem. Będziemy na pewno odpowiadać w wyborach na to, co się dzieje. Ale chcę wierzyć, że uda nam się do końca roku, choćby na ulicach, wymusić zmiany tej ustawy. Wreszcie doprowadzić do sytuacji, w której rząd zacznie rozmawiać, a nie mówić, że prowadzi dialog społeczny, a tak naprawdę go nie prowadzi. Jaka jest obłuda tego rządu, świadczy też fakt, jak rząd traktuje górników. Raz straszy, że zmieni im ustawę emerytalną, potem mówi, że nie. Chyba tylko dlatego, żeby nas tu nie było, żebyśmy nie pomagali naszym koleżankom i kolegom. A dzisiaj dowiadujemy się, że jednak majstruje przy ustawie emerytalnej górników. A ja bym myślał, że lepiej niech majstrują przy bombie zegarowej, bo to jest bezpieczniejsze. Zła ustawa i mam nadzieję, że prezydent Komorowski przed podpisaniem tego aktu prawnego będzie się jeszcze przynajmniej przez chwilę zastanawiał. Pomóżmy mu, żeby podjął właściwą decyzję.